Witamy na naszym kanale Crypto Bros. Więc w co inwestować, aby za 3 lata zostać milionerem? Takie zagadnienie wpisaliśmy w Google i wyskakują nam tutaj różne odpowiedzi. Faktem jest to, że aby tak zrobić, to najszybszą i najpewniejszą opcją jest A. Albo założyć firmę, która sobie poradzi i będzie generowała wystarczająco dużo zysku. 2. Albo zainwestować w takich ludzi, którzy zakładają takie firmy i w ten sposób zdobyć tą kasiorkę. 3 lata to nie jest dużo. A więc 3 lata ta firma naprawdę musi sobie dobrze poradzić i osiągnąć naprawdę sukces, żebyśmy my jako mali inwestorzy stali się milionerami. A więc jak zrobić 3 bańki w 3 lata? Albo bańkę w 3 lata, sorry. No więc najprościej jest inwestować w nowe technologie. Czyli ludzie, którzy inwestowali w erze internetu w firmy internetowe, powiedzmy wrzucali klocek czy dwa do 10 czy 20 różnych firm, mieli szansę, że trafili na Apple, Microsoft albo Google i ten 1000 jest teraz wart milion. Proste. Ci, co inwestowali w erze komórek, czyli mobile, też ta sama historia. A teraz jesteśmy na podobnym stadium, jeśli chodzi o blockchain i krypto. Czyli ci, którzy wrzucają, inwestują, już nie tylko mówią, nie czytają, nie uczą się, inwestują ciężko zarobione pieniądze w coś, co może dać im milion, za 3 lata w następnym cyklu ten milion im da. I wiadomo, najprościej byłoby trafić w coś, co jest dopiero w stage'u albo na poziomie IDO albo ICO, jak się nam fuksem udało z Firechain, no bo ciężko trafić, nie? Po prostu trzeba wrzucać te swoje pieniądze wszędzie i trafasz, w końcu w coś trafisz. No ale w ten sposób no dużo musimy wydać na dużo projektów i małe mamy szanse. Więc proponujemy zbudować sobie taką bazę. Bazę opierającą się o te protokoły, które już zarabiają, a te takie bardziej ryzykowne wrzucić sobie większe, raczej się mniejsze sumki i próbować szczęścia. Więc w dzisiejszym filmie w nowej technologii, jaką jest blockchain, w naszym przyszłym zdecentralizowanym świecie, zdecentralizowanym internecie, internecie, który jest w końcu sprawiedliwy i który nie banuje ludzi za byle co, nasze propozycje to jest właśnie zbudujcie sobie bazę protokołów w różnych dziedzinach, które już zarabiają. I tak jak to było w erze internetu, 2 maksymalnie, no bo wiadomo, zawsze jest lider i ten, który tam ich dogania, czyli Apple i Microsoft, czyli Facebook i Twitter, czyli coś tam i coś tam, tak? Czyli 2 główne, 2 protokoły, a to, co Wam zostanie z Waszych, powiedzmy, puli inwestycji, no, wrzucimy sobie w... Tutaj macie 30 dni, wszystko z krypto, co najwięcej zarabia, ale przejdziemy przez kolejne kategorie. To przerabialiśmy już niedawno. No i ile wrzucać taki protokół? No, z naszego doświadczenia wynika, jeżeli chcecie osiągnąć ten milion, to musi być minimum 2000 per protokół. Czyli jeżeli chcecie na przykład zainwestować w Uniswap, co niestety się nie uda, bo Uniswap jest za duży, ale możecie próbować, to 2000. Pytanie, skąd weźmiecie 2000, to tyle pieniędzy? No sorry, bez poświęcenia, bez jakiejś ciężkiej pracy, jak zdobyć najpierw pieniądze inwestycyjne, no to z nieba Wam nikt miliona nie zrzuci, ok? Były możliwości, na przykład w Anglii była możliwość dostania rządowej pożyczki w wysokości do 50 tysięcy funtów od rządu, jeżeli udowodnisz, że ta firma, że Twoja firma na przykład no, zmniejszyła zyski albo no, gorzej sobie radzi w erze COVID-a i taką kasę można było dostać z rządu. W Polsce pewnie też są jakieś dotacje, próbować na wszelkie możliwości. No jeżeli chcecie dostać, jeżeli chcecie załatwić sobie kasę inwestycyjną, to niestety, ale za darmo nie dostaniecie, musicie kombinować. No i taki jest nasz wstęp. Teraz przejdźmy do protokołów. Inwestujemy w nową technologię, inwestujemy odpowiednią sumę, czyli minimum 2000 na protokół. Ok, takie super minimum, jeżeli macie naprawdę problemy ze zebraniem kasy, to jest 1000 zł. I wrzucamy. No więc wiadomo, przez volume i zobaczymy sobie tutaj najpierw gry. Wiadomo, jak mówiłem, prościej byłoby trafiać te na wcześniejszym
na wcześniejszej fazie rozwoju, ale ponieważ mamy taki fajny zwrot, że rynek jest naprawdę dołowany przez to, że Bitcoin spadł, przez to, że makro mamy takie i nie inne, naprawdę nie musimy się gdzieniegdzie, nie musimy szukać cudów, po prostu weźmy to, co zarabia i wrzućmy tam tokeny, a na cudeńka będziemy później się decydować. Z gier, Axie i Sandbox, załatwione. DeFi, najwięcej zarabia. Ponieważ DeFi jest jednym z głównych trendów, proponujemy 4 protokoły. Tylko oczywiście 30 jest ustawione, super. Crow Finance, Curve, PancakeSwap, CoSwap. Idziemy dalej. Gambling. SXBet, Wink na tronie. Idziemy dalej. Giełdy. Ponieważ giełdy są jednym z głównych trendów, też proponujemy 4 protokoły. Tutaj Uniswap, wiadomo, jest jako jeden. Uniswap, Defin, QuickSwap i Balancer. Super, to jest nasza podstawa. Idziemy dalej. Collectibles, czyli kolekcjonerstwo. No to są NFT, to ciężko zainwestować, to pominiemy. Rynki, wiadomo, X2, Y2, mówiliśmy, super sprawa. OpenSea nie można inwestować, Magic Eden nie można inwestować, czyli zostaje nam X2, Y2 i LuxRare. Super. Idziemy dalej. Tokeny społecznościowe. Tu już gorzej, bo one są mniej znane. Więc to możecie sobie pominąć. To w ogóle się nie zgadza. Nie wiem, to social, to chyba nie są społecznościowe. Ale wiadomo, social możemy sobie wziąć takie tokeny jak Gary, takie tokeny jak Audius i innego rodzaju tokeniki. Możecie sobie dwa wybrać i wrzucić. Zobaczymy, tu jest Oder. Super, jest giełda 0x Protocol i jest Arbitrum Layer 2. Bardzo fajna sprawa. Tornado Cash, no jest teraz tanie, ale jest pod znakiem zapytania, ponieważ no SEC ze Stanów banuje ten protokół, banując wolność naszą w kryptodecentralizację przede wszystkim. No ale rozumiemy ich stancję, chcą pozbyć się ludzi, którzy tutaj piorą pieniądze. Prawda jest pewnie gdzieś po środku. A w co mamy w high risk na open, na depradarze, to jest Kill Rich Drip. No to jest też takie ryzykowne. Nie ma Layer 1. Chcielibyśmy, żebyście mieli Layer 1 wybór, ale z tego co widzimy, nie ma tutaj. Czy jest? Nie ma. Z Layer 1 byśmy proponowali właśnie Ethereum i Polygon. Oczywiście Avalanche i Solane. To są takie 4, które no, należy mieć. Takie bardziej ryzykowne to może Oasis protokół i może Phantom. Bardzo ciekawe protokoły, troszeczkę bardziej ryzykowne, ale wiadomo, Layer 1 musimy mieć, ponieważ Layer 1 to jest podstawa tej technologii, czyli Ethereum i Layer 2 Polygon, właśnie Solana, Avalanche, Oasis i Phantom. Można ICP dodać tutaj, Internet Computer. To jest taki core, który musicie mieć, jeśli chodzi o wasze portfolio. A później możecie sobie właśnie szukać takie bardziej ryzykowne rzeczy. Możecie na przykład sobie dać, co ma dużo użytkowników, a na razie nie ma dużych obrotów z wszystkich kategorii i na przykład coś sobie z tego dodać. Albo coś, co znajdziecie, że dobre firmy zainwestowały, dobre fundusze VC wspierają i w tam chcę zainwestować, nie? No tu się mniej więcej powtarzają te nazwy. No i oczywiście te bardziej ryzykowne, to po prostu zobaczcie sobie nasze firmy. Nasze firmy mówią głównie o takich ryzykownych rzeczach, dlatego chcieliśmy tutaj wam podać takie bardziej bezpieczne rzeczy, jaka taka podstawa portfolio, zwłaszcza jeśli zaczynacie. A te bardziej ryzykowne rzeczy macie w naszych firmach. To są bardzo dobrze odszukane, że tak powiem, protokoły po wielkich inwestorach albo po wielkich ludziach, którzy dołączyli albo założyli protokół. Także na pewno dużo się nauczycie, oglądając nasz kanał. I to nie tylko oglądając pojedyncze filmy. Polecamy, żebyście oglądali te filmy, które były wcześniej, ponieważ całość naszego kanału to jest taka wiedza, którą my posiadamy przez te x lat, które inwestujemy i śledzimy rynek i którą wy możecie tak w 3 czy do 10-minutowych filmach bardzo szybko ogarnąć, nie musiąc tam szukać i szperać po różnych stronkach. Pozdrawiam.